Cześć, dzisiaj rozmawiamy o Amazon Fire TV, czyli nowej konsoli Amazonu. W jakiej konsoli? Wiceprezes Amazonu powiedział, że to ma nie być konsola. Nie nazywajcie tego konsolą. A to jest oczywiście dla mnie śmieszne, bo jeżeli mamy urządzenie, które służy między innymi do tego, że można grać, jest podłączone do telewizora i ma nawet swojego pada, to jak to nazwać inaczej? Tablet do grania, który podłącza się pod telewizor, ale co ciekawe, przecież zapowiedzieli praktycznie wszystkie funkcje, które mają konsole stacjonarne. Będzie można oglądać Netflix, korzystać z Hulu, przynajmniej w tych krajach, w których to jest dostępne. No właśnie, bo tak u nas to trochę, wiesz, słabo z tym jest, nie? Tak, czego przykładem na przykład PlayStation 4. Mamy, nie? TVN Player. O ile mamy. O ile mamy. I co ciekawe, zapowiedziano, że nie wszystkie gry będą wykorzystywały tego joypada, więc... Tak, co właściwie? Jest to dość interesujące. Natomiast będziemy grać macając to urządzenie całe, czy? Zobaczymy, może będzie miał jakiś kontroler ruchowy. Oby nie. Ale na razie nie jest to zapowiedziane. A co jest zapowiedziane? Cena? $99. Co jest całkiem spoko. $99 za sprzęt. Bardzo przyjemne, jak uja. Uja. Oby to nie była zła przepowiednia. Myślę, że niekoniecznie, no to jest w końcu Amazon, no jednak dużo większa, bardziej poważna firma, a nie coś, co zostało ufundowane na Kickstarterze, także spodziewałbym się jednak, że tutaj będzie, że to odniesie większy sukces, no tym bardziej, że co, no obiecali wsparcie tak, dużych wydawców. No fenomenalne wsparcie, kto tam był? Ubisoft, Elektronicy, no wykupione niedawno Double Helix, co tak, ciekawe... Czyli oni sami będą robić gry, tak? Double Fine, co ciekawe pokazali grę od Double Helix, co jest bardzo intrygujące, biorąc pod uwagę, że dopiero co zostało dopiero co wykupione, więc... Szybko robią te gierki. No tylko, że to jest jakiś tower defense połączony ze strzelanką. Ale wygląda nieźle, tak graficznie, a taki gier nie robi się na już. No chyba, że to jest po prostu ściemnione, wiesz, jakaś wizja, tak jak to często widzieliśmy, tak, na różnych prezentacjach. Jest to możliwe. Mamy też trailer, który jest kolażem z kilku różnych gier. No i mogliśmy tam zobaczyć tak bardzo dużą różnorodność gatunkową, od zwykłej platformówki, po właśnie tower defense, jakieś strzelanki. I co warto podkreślić, że jednak głównie będą gry tanie, czy takie w okolicach dolara, czy to tak by nam sugerowało, że mamy raczej do czynienia z konsolą bardziej casualową, taką jak w sumie tablety, tak. Czy to jakieś właśnie konsole na Androidzie. Aczkolwiek po tym trailerze powiedziałbym, że te gry wydają się być nieco bardziej złożone niż takie zwykłe popierdółki androidowe. To jeszcze dodam, $40 za pada. To jest już prawie połową ceny konsoli. No i dodatkowo co jeszcze mamy, no 2 giga RAM-u, 4-rdzeniowy procek. I specjalna dedykowana karta graficzna, o której póki co nie wiemy nic. Zobaczymy. Na razie bawi mnie tylko to właśnie, że powiedzieli, nie mówcie, że to jest konsola, nie? A także to, że urządzenie jest właściwie już dostępne. Tak, to też jest pojawiła się zapowiedź, zakończona zdaniem, a premiera to już jest. Właściwie co, tak. Czyli przypomina to nam właściwie premierę czego? Xbox Slim na E3 kilka lat temu? To kiedy... chyba jedno z takich nielicznych wydarzeń, jeśli chodzi o typowo... Konsolowe poletko. Tak, bo oczywiście robi to Apple ze swoimi tabletami. Mieliśmy sytuację, kiedy zapowiedziano, że robimy Xbox Slim, bo będzie cieńszy, ładniejszy, fajniejszy, kiedy premiera tutaj i macie, rozdajemy dziennikarzom. To było bardzo zabawne. Zabawne. I bardzo intrygujące. No, ale pamiętam, że jeszcze chyba Sega zrobiła tak z Saturnem, mówię, że konsola jest już dostępna, no ale jednak tutaj mówimy o sprzęcie za znacznie niższe, za niższą cenę, mniejsze pieniądze, także jest to, to okej. Okay, tak, do tego dosyć niespodziewanym, bo tak naprawdę wiedzieliśmy, że Amazon nad czymś pracuje, ale nie wiedzieliśmy, że to będzie na już w tym momencie. Nie wiem, no być może powinniśmy zamówić i sprawdzić, z czym to się je. Właśnie, więc... interesuje mnie, jak to się będzie sprzedawać w związku z takim brakiem jakiejkolwiek reklamy, kiedy to po prostu skakuje na rynek. No ale to jest Amazon, więc wiesz, będą w stanie to pokazać na pewno. Nie, to na pewno. Wielu osobom na swojej stronie. Także jeśli byście chcieli, żebyśmy koniecznie to sprawdzili, dajcie znać. Oczywiście myślę, że jednak to zrobimy tak czy tak, ale interesuje mnie, czy w ogóle kogokolwiek obchodzi to na naszej stronie.